Wiecie, że się coś mega, mega, coś mega się wydarzyło, naprawdę. Właściwie to się wydarzyło takie coś, że przespałem się z fanką. Muszę wam powiedzieć, że było cudownie. W ogóle wszystko porozwalane jest, w ogóle tutaj woda też jest. Piłem sobie wodę podczas, bo po piwku to wiecie jak to jest. Nie idzie tak dobrze jak wiecie, na trzeźwo. Ale powiem wam tak, że dobra była. No, a już napisała kolejna, więc. I na jutro. I to jej koleżanka. Na jutro chce się spotkać. Więc nie wiem czemu. Nie wiem czemu tak. Jedna zachciała, druga nagle chce, ale to mi się podoba. No, to jak normalnie. Ej, nie, tak, to jest normalnie jak w amerykańskim filmie. Tylko. A nie, w sumie u mnie jest bałagan, więc to tak samo w amerykańskim filmie. Wzięła w ogóle po sobie majty. Wzięła, bo tutaj położyła. I myślałem, że zapomni. Zapomni. W ogóle chciała ode mnie dezodorant, ale powiem wam tak, że dezodorant się skończył, więc totalna lipa, ale to dla niej, nie dla mnie. Bo ja jestem na chacie, więc ja sobie wiecie. O tym już nie myślałem i jest gites. O, ja nie mogę. Ja muszę usiąść mordę, bo co tutaj się działo? O kurde. Dobra. To idzie, a tak do prania muszę wytrzeć po czymś. Nieważne, a tak te spodnie lecą do prania, powiem wam tak, że blondyneczka, blondynka, wiecie, gdzieś tam mój wzrost, 24 lata, tyle co ja. I powiem wam tak, że była zajebista, zajebista była. Olsie. Ej, szczerze, szczerze. Mogłaby być moją dziewczyną, no nie? Bo zajebiście to robiła. Naprawdę zajebiście to robiła, serio. O, moje drugie spodnie. Klucze, portfelik. O, mam bałagan w ogóle. Jest, jest otwieracz. Znalazłem w ogóle otwieracz mordy. Otwieracz mordy znalazłem. Był w ogóle w fotelu. Wiecie, wpadł z boku fotela i to tak właśnie wyszło. No, imię ma, na imię ma Natalia. No, ale to wiecie, to było tak. Natalia, Seba, Natalio. Wiecie co? Muszę wziąć jeszcze jedno. A wy co porabiacie dzisiaj? Piszcie w komentarzach, jak macie tam. Panowie, jakąś dziewczynę, jakieś garsy, to sobie nie żałujcie. Dzisiaj piątek jest, więc trzeba się bawić. A ja co robię? Ja sobie mordy. Pyk sobie ten. O, zobaczcie, jakie mam boksy, kurde, fajne. No, już nie widać. A i polecam tą wodę. Naprawdę sprawdza się w miłości z dziewczyną. To kolejne daily mordy. Już jest nocka. Powiem wam tak, że nie wiem. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze live odpalę. Nie wiem, czy dzisiaj będzie live. Chciałbym, żeby był. Może będzie, może nie będzie. Ale powiem wam tak, że jak wypięła to swoje jabłuszko, to. Mordy. Każdy by chciał takie jabłko przed sobą wypięte, gotowe, piękne. Wypięte, piękne, gotowe. A jak? Pozdrawiam was wszystkich z łóżka. O, ja byłem właśnie. Nie, ja byłem po tej stronie, mordy. Ja byłem tutaj. Ona tu była. Tu.
Było mega. Więc dzięki za oglądanie tego daily, kolejnego odcineczka. Szczegóły miała też gdzieś takie, więc było mega. No dziś takie może. I jak wiecie, jak miała tutaj koszuleczkę, to było widać prawie do tego środka. Mega. No. Tak to w ogóle muszę poprawić tą kołdrę, bo no, bo wiecie o tym, że jest porozwalane. Pokazywałem właśnie, że porozwalane jest. O, tam mam jakieś filmy. Bym sobie obejrzał. Ale kurde, DVD mi nie działa. A właśnie, z tym DVD próbowałem, żeby film obejrzeć. Nie działa. A wolałem obejrzeć sobie, wiecie, na dużym telewizorze, w sensie na telewizorze, bo telewizor jest duży, a laptop jest mały, plus jest cichy. Dobra, walnę sobie coś w ogóle na laptopie. Albo kolejną fankę, siema. Żywiec zdrów. Żywiec zdrój. Żywiec zdrów. Pozdrawiam, mocny gaz. Gaz. Nitro. Nitro. Ej, mam taki pomysł, mordy, mam pomysł. Łoj, ej. Łoj, joj, ale mi kamera lata. Nitro. Nitro. Nitro, nitro.